China, Partner oder Bedrohung? China, Partner czy zagrożenie? Deutschland steht ein schweres Jahrzehnt bevor. Niemcy czeka trudna dekada. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką. Przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dzięki wam serdeczne za obecność na tym kanale oraz za wasze subskrypcje. Wir legen los! Chinesischer Ministerpräsident in Berlin. Deutschland ist aus Chinas Sicht ein Schlüsselstaat. Chiński premier w Berlinie z punktu widzenia Chin. Niemcy są kluczowym państwem, o tym pisze der Spiegel. Die Tagesschau ergänzt das Thema. Tagesschau uzupełnia ten temat. China will Deutschland im Konflikt mit den USA auf die eigene Seite ziehen, sagt ein Experte. Um wieder dialogfähig zu sein, seien die jetzigen Regierungskonsultationen trotzdem wichtig. Chiny chcą przyciągnąć Niemcy na swoją stronę w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, mówi jeden z ekspertów dla Tagesschau. Aby móc ponownie rozpocząć dialog, ważne są obecne konsultacje międzyrządowe. Kanzler Scholz hat an die chinesische Regierung appelliert, ihren Einfluss auf Russland im Ukraine-Konflikt stärker geltend zu machen. Tymczasem kanzler Scholz zaapelował do chińskiego rządu o zwiększenie wpływu na Rosję w konflikcie ukraińskim. Und deutsch-chinesische Regierungskonsultationen im Kanzleramt waren kritische Fragen beim Besuch von Premier Li verboten. Natomiast jest taki mały niesmak, słuchajcie, niemiecko-ukraińskie konsultacje międzynarodowe, pisze o tym der Spiegel. W kancelarii kanclerza zabronione było zadawanie krytycznych pytań panu premierowi Li. Der Handelsblatt dazu. Bundeskanzler Scholz und der chinesische Premier Li bekräftigen ihren Willen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Firmen sorgen sich derweil um die Konjunktur in China. Handelsblatt natomiast pisze o tym, że kanzler Scholz i premier Li potwierdzają swoje zaangażowanie we współpracę gospodarczą. Oczywiście tymczasem firmy niemieckie martwią się o stan gospodarki w Chinach. China sichert sich weltweit die Kontrolle über den Batterierohstoff Lithium und Deutschlands Abhängigkeit wächst damit. Chiny tymczasem zapewniają sobie globalną kontrolę nad litem, jako surowcem potrzebnym oczywiście do akumulatorów. Zależność Niemiec tym samym rośnie. Business Insider pisze o tym. I teraz uwaga, Verfassungsschutzbericht 2022. Mamy w Niemczech raport o ochronie konstytucji. Rok 2022. Der Verfassungsschutz hält die Volksrepublik China derzeit für die größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland. Teraz słuchajcie dobrze. Tutaj Urząd Ochrony Konstytucji uważa obecnie Chińską Republikę Ludową za największe zagrożenie pod względem szpiegostwa gospodarczego i naukowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Niemczech. Tymczasem co? Kanzler Scholz lobt Treffen mit Li. Kanzler Scholz tymczasem tutaj chwali to całe spotkanie i opowiada, jakimi to przyjaciółmi Niemcy i Chiny są. Zobaczcie sami w materiale Tagesschau. Deutsch-chinesische Konsultationen. Beide Länder wollen trotz gestiegener Spannungen weiter eng zusammenarbeiten. Kanzler Scholz sagte, die Bundesregierung habe kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung. Erneut forderte Scholz von China, sich in Moskau verstärkt für ein Ende des Ukraine-Kriegs einzusetzen. Rheinmetall-Tochter machte nach Kriegsbeginn weitere Geschäfte mit Russland. Experten sehen Anhaltspunkte für eine mögliche Umgehung von Sanktionen, berichtet Business Insider. Business Insider pisze o tym, że spółka zależna od Rheinmetall kontynuowała interesy z Rosją po rozpoczęciu wojny. Eksperci widzą możliwe obchodzenie sankcji. Recherchen von Business Insider zeigen, dass die Tochterfirma von Rheinmetall auch noch lange nach Kriegsbeginn Ersatzteile für Lastwagen für Russland bereitstellte. Eksperci, tutaj badania przeprowadzone przez Business Insider pokazują, że spółka zależna od Rheinmetall dostarczała części zamienne do ciężarówek rosyjskich jeszcze długo po rozpoczęciu wojny. Deutschland steht ein schweres Jahrzehnt bevor. Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Doppelkrise. Kurzfristig ist Deutschland in eine Rezession gerutscht. Im gesamten Jahr 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung schrumpfen, berichtet Business Insider. Business Insider również pisze o tym, że Niemcy czeka trudna dekada. Niemiecka gospodarka znajduje się w podwójnym kryzysie. W krótkim okresie czasu Niemcy wpadły w tą recesję. Znajdują się w niej, produkcja gospodarcza prawdopodobnie zmniejszy się w roku 2023. Gefährlicher ist aber der langfristige Ausblick Deutschlands. Wachstumspotenzial schwindet. Arbeitskräfte fehlen, die Produktivität sinkt, Deutschland droht eine lange Stagnation. Bardziej niebezpieczne są jednak perspektywy długoterminowe. Potencjał wzrostu Niemiec maleje, brakuje pracowników, spada wydajność. Niemcom grozi długi okres stagnacji.
1,1 Billionen Euro reichen nicht. EU-Kommission will noch mehr Geld von uns. Die Bild-Zeitung, Gazeta Bild, tymczasem 1,1 Billionen Euro to za mało. Komisja Europejska chce od nas jeszcze więcej pieniędzy. Warum diese Forderung? Der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen für die Jahre 2021 und 2027 sei angeblich bis zum Maximum ausgereizt, schreibt die Zeitung. No i Gazeta pisze, dlaczego Bruksela chce pieniądze od Niemiec, tak zwane wieloletnie ramy finansowe na lata 21-27 są wyczerpane do maksimum. Industriebosse warnen Scholz, Deutschland droht die Kohlekatastrophe. Szefowie przemysłu ostrzegają kanclerza, Niemcom grozi katastrofa węglowa. Deutschland steigt aus der Kernkraft, baut die erneuerbaren Energien immer stärker aus und trotzdem ist unser Strom im EU-Vergleich immer noch sehr dreckig. Niemcy wycofują się z energii jądrowej, coraz bardziej rozszerzają odnawialne źródła energii, jednak produkcja elektryczna jest nadal bardzo brudna. Wczoraj o tym też mówiliśmy. Brisante Preisprognose der Bundesregierung, Strom wird nie wieder billig, so die Bild-Zeitung. Gazeta Bild tymczasem pisze o tutaj wybuchowej prognozie rządu niemieckiego, elektryczność już nigdy nie będzie tania, po prostu będzie jej potrzeba coraz więcej. Und Wahnsinnsförderung für neues Intel-Werk in Magdeburg, 1 Million Euro Steuergeld pro Arbeitsplatz. No i mamy niesamowite dofinansowanie fabryki Intela w Magdeburgu, 1 Million Euro z pieniędzy podatników na jedno miejsce pracy. Takie przeliczenia zrobiły tutaj też niemieckie media, słuchajcie. Drohende Streiks. Pilotengewerkschaft hält neues Angebot der Lufthansa für nicht ausreichend. Zbliżają się strajki, bo zbliżają się wakacje, jak zwykle. Związek Pilotów uważa nową ofertę Lufthansa za niewystarczającą. Und Hersteller der Weggläser meldet Insolvenz an. No i słuchajcie, firma Weg. Znacie, firma, która produkuje słoiki, między innymi szklane, różnego rodzaju wyroby, składa wniosek o upadłość. To jest też jedna z branży, która jest bardzo energochłonna po prostu. Gut, Massenschlägereien im Ruhrgebiet. Słuchajcie, jak mieszkacie gdzieś tam w Ruhrgebiet, zagłębiu Rury, to co tam są u was za cały czas bójki i potyczki? Polizisten müssen Fahrgäste schützen, Bus Sheriffs gegen junge Brutalobanden Nordrhein-Westfalen. Słuchajcie, dalsze wiadomości. Tutaj policjanci muszą chronić pasażerów autobusów Nordrhein-Westfalen, brutalne ataki jakichś gangów. Innenministerin Faeser präsentiert im Bild den neuen Anti-Clan-Plan. Pani minister spraw wewnętrznych Faeser przedstawia w gazecie Bild nowy plan przeciwko klanom w Niemczech. Także napiszcie, skomentujcie, w ogóle napiszcie, jak się czujecie obecnie na ulicach, bezpiecznie czy niebezpiecznie, bo ten temat też jest coraz bardziej obecny w mediach, trzeba powiedzieć. Und ich habe für euch für heute noch eine letzte Info aus Polen. NDR berichtet, Feuerwehr gibt grünes Licht, Swinetunnel kurz vor Eröffnung. NDR pisze o tym, że Straż Pożarna daje zielone światło. Tunel pod rzeką Świną tuż przed otwarciem. Jeszcze nie ma terminu, ale jest coraz bliżej. Niemieckie media również o tym się rozpisują. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen, aber angenehmen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.